A dzisiaj mam bardzo krótką prośbę na początek do Was. Zostawcie komentarz, co Wam się najbardziej podoba w iOS 15 bo jest tego sporo. Wszystkiego dzisiaj nie przerobimy, ale przyrobimy najfajniejsze rzeczy, te, które rzeczywiście mają szansę działać. Zacznę od tego, że próbowałem z Dominikiem przeprowadzić rozmowę na FaceTime. Ie. Niestety nie udało się, ponieważ chciałem przetestować tę funkcję. Są dwie ciekawe funkcje. Po pierwsze, wide spectrum, czy która. Powoduje, że wszystkie dźwięki z otoczenia bardzo dobrze słychać. Z jakiegoś powodu, jeżeli tak chcemy, to tak może być. Druga funkcja jest ciekawsza, jest to wyciszanie szumów z otoczenia. I niestety, ale ta funkcja tej funkcji nie ma w FaceTime'ie w tej chwili. Próbowaliśmy z Dominikiem nagrać sample. Ja sobie puszczałem tutaj w tle szumy kawiarni, ale niestety nie udało się. Nie udało się nic z tego. Przetestować. No, nic na to nie poradzę. Jako ciekawostką podpowiem również, że FaceTime musi być zainicjowany z urządzenia z iOS-em, i iPada, na Tom albo Maca, natomiast y, mogą brać im udział od teraz ludzie przez jakieś przeglądarki z Androida, z Windowsa i tak dalej. Także to jest, to jest bardzo ciekawe. Wiadomości. Wiadomości zyskały bardzo fajną funkcję. Mianowicie, jeśli wysyłamy zdjęcia do kogoś, to i większą ilość zdjęć, to zazwyczaj po prostu była taka ściana zdjęć, było to niepraktyczne, niewygodne. W tej chwili jest to rozwiązane znacznie lepiej, ponieważ pojawia się taki kolaż, który możemy sobie przerzucać lewo-prawo, jak jest, nie, nie wiem, co się dzieje, jak się pojawia jeszcze większa ilość zdjęć, na przykład 20, jakby ktoś wysłał I jeżeli my na przykład jesteśmy na którymś zdjęciu, to wiadomości automatycznie w inteligentny sposób rozpoznają, że to jesteśmy my i dodadzą nam to zdjęcie do zdjęć do aplikacji zdjęcia. Także to jest fajne. Poza tym jest też tryb focus. To jest dosyć ciekawe. Ja tego nie używałem jeszcze. Nie mam możliwości, bo mieszkam i pracuję w, w domu, mógłbym to zasymulować, ale być może zrobię to w późniejszym terminie. Działa to na tej zasadzie, że możemy sobie zdefiniować na przykład, że ten ekran domowy to jest nasz ekran albo te dwa przykładowo, to są nasze ekrany pracowe i możemy sobie stworzyć nowy ekran, na którym będziemy mieli, nie wiem, garstkę aplikacji i te aplikacje, na przykład dotrzemy do biura i te aplikacje nam się uruchomią, i w tym momencie ten ekran domowy będzie naszym pierwszym i jedynym przykładowo ekranem. Mogą być inne widgety, mogą być inne rzeczy w tym miejscu. To jest całkiem fajne i jednocześnie możemy tutaj, jakby takie rozszerzenie funkcji do not disturb, czyli jeżeli na przykład nasi znajomi do nas piszą SMS-y w tym czasie, te powiadomienia będą wyciszone i dostaniemy je dopiero później po pracy, kiedy ten nasz tryb, focus się zmieni z pracowego na domowy. Myślę, że. Wiele osób na tym będzie mogło skorzystać. Tutaj mamy właśnie możliwość edycji tych ekranów domowych, chowania i tak dalej. To jest znane z poprzedniego iOS-a. Tutaj to będzie również wpływało na ten tryb Focus. I ciekawostka jest taka, że przez ten tryb Focus możemy mieć jedną aplikację na większej ilości ekranów domowych. Nawet może pokrywać cały ekran domowy jedna aplikacja, jeśli tak sobie życzymy. Wracając jeszcze na moment do FaceTime'a, tego też nie mam w tej chwili, jak przetestować. Natomiast FaceTime ma taką funkcję SharePlay, czyli jak z kimś rozmawiamy sobie na FaceTime'ie na przykład, to będziemy mogli przełączyć, włączyć SharePlay, czyli na przykład słuchać tej samej piosenki z Apple Music albo oglądać ten sam film z Apple TV. I równocześnie na dwóch urządzeniach. Co ciekawe, na iPhonie nie ogląda się filmów najwygodniej, więc możemy sobie przekazać ten film na przykład na nasz telewizor i w tym momencie kontynuujemy na iPhone rozmowę z daną osobą. Na przykład możemy sobie SMS-y wysyłać albo, albo na, przez FaceTime gadać a wideo będzie wysyłane i będzie mogło oglądać na telewizorze. To są takie, tego typu ciekawe funkcje. Na początku nie widziałem dlatego za bardzo zastosowania, ale może być, aha, można też ekran współdzielić, ale może to mieć zastosowanie i przy pracy, i przy nauce, i może dla zakochanych par, które jeszcze nie mieszkają ze sobą, a chcą trochę więcej czasu ze sobą spędzić. Nie wiem, nie będę tego ostatniego sprawdzał. Jeszcze jedną ciekawostką, jeśli chodzi o wiadomości, jest możliwość ich przypięcia. Czyli możemy sobie przypiąć wiadomość i ona będzie przypięta. I w tym momencie jeżeli wejdziemy sobie do szczegółów to możemy sobie, mamy tutaj sekcję Pins i możemy zobaczyć sobie wszystkie nasze przypięte wiadomości. Więc jeżeli z kimś korespondujemy, mamy jakieś super ważne wiadomości, które chcemy zostawić sobie na później, to znajdziemy je tutaj. W się 15 pojawiła się również funkcja Shared for you i ona również tutaj jest widoczna. Tutaj mamy linka. Ja tutaj wysłałem mojej żonie linka do Twittera akurat i to się pojawia tutaj w dedykowanej sekcji na dole. Analogicznie ta funkcja Share for you będzie nam linki przekazywała w inne różne miejsca. Czyli jeżeli moja żona by mi wysłała link do jakiejś fajnej piosenki na przykład, to ja mogę w tym momencie przejść do aplikacji Muzyka i tutaj pojawi się dla mnie sekcja gdzieś prawdopodobnie w Listen Now. Tak. Tutaj oczywiście jest pusta, tej chwili nic jeszcze nie ma, ale w sekcji Shared with You pojawił się ta piosenka lub piosenki lub album, cokolwiek ona mi tam wysłała, tutaj będę miał to widoczne lub ktokolwiek inny oczywiście. Analogicznie linki do tego typu rzeczy będą pojawiały się w safari. Skoro już jesteśmy w Safari, to od razu podpowiem, że Safari zostało bardzo mocno przebudowane. Czyli jak przewijamy sobie stronę, wchodzimy sobie w jakiś artykuł, wszystko jest fajnie, tutaj sobie czytamy, nic na nie zasłania widoku. Jeżeli przewiniemy ekran do góry, to na dole pojawia się pasek adresu. Ten pasek wcześniej był na górze. Być może to widzicie w tej chwili. Ja nie jestem, czy z trudem przynajmniej, sięgam do tego górnego paska tutaj. On byłby w tym miejscu. Z trudem tam sięgam. Łatwiej jest po prostu pacnąć w tym miejscu dany adres. To jest znacznie wygodniejsze. Co prawda co jest dalej na górze, ale wiecie o co chodzi. Tutaj też mamy możliwość wykonywania akcji na danym linku, czyli pojawia się nasze menu i wszystkie rzeczy, które możemy na nim wykonać, współdzielić się z kimś, jest opcja reload, jest reader i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się tu pojawia. Gdzieś w Safari też będzie funkcja shared for you, podobnie jak w Apple News, jeżeli to są jakieś linki newsowe i w innych aplikacjach, w podcastach, w zdjęciach chyba, już nie pamiętam jakimi Apple jeszcze się aplikacjami dzieliło, ale te rzeczy, których nie chcemy czytać czy przeglądać natychmiast, pojawią się w innym miejscu i tam będziemy mogli je znaleźć. Safari zyskało jeszcze jedną ciekawą rzecz. W tej chwili jeszcze to oczywiście nie działa. Natomiast jest to bardzo ciekawa funkcja, mianowicie rozszerzenia, które są znane, to są Web Extension znane z Safari na Maca, trafiają również do Safari na iPhone'a i na iPada. Zresztą większość tych funkcji, o których w tej chwili mówię, jest obecna i pojawi się w nowych wersjach iPadOS 15 i MacOS 11 Monterey. Także te wszystkie rzeczy tutaj będą i. To super jest, bo to jest chyba pierwszy raz, że taka ilość funkcji nowych trafi w zasadzie do wszystkich urządzeń. Także to, to, to jest super z ich strony. Szkoda, że nie ma paru fajnych funkcji, które byśmy chcieli, ale no, trudno, co zrobić. Kolejną ciekawą rzecz, która też dotyczy wszystkich naszych urządzeń, jest na przykład live text. Jeżeli robimy zdjęcie czegoś. Chyba będę mógł to zademonstrować na przykładzie tego napisu. Jeżeli robimy zdjęcie jakiegoś tekstu, on w tej chwili on nie potrafi sobie tutaj poradzić. Natomiast yy, sprawdzałem to już na innych produktach i to działa. I zrobiłem nawet takie jedno zdjęcie. Więc jeśli wejdziemy sobie do naszych zdjęć i znajdziemy jakieś zdjęcie, na którym mamy tekst, tutaj widać, yy, to jest róg, pudełka, jest na nim jakiś tekst. Możemy ten tekst sobie zaznaczyć. Możemy przesunąć te paski, możemy sobie z nim robić różne rzeczy. I na przykład ja tutaj zaznaczyłem sobie całość. Mogę przekopiować, mogę lookup wcisnąć, więc on mi postara się wyszukać informacje na ten temat w internecie. Przykładowo kliknę lookup. Nie znalazł nic na ten temat, więc może po prostu GMK Pro. Tutaj jeszcze mnie Google prosi o różne rzeczy. Dobrze, zgódźmy się. On wyszuka informacje na ten temat. Coś tam znalazł. Ten tekst możemy przekopiować. Słuchajcie. Możemy go sobie wrzucić do wiadomości. Przykładowo, jest text from camera albo paste. To akurat. A, to jest ciekawe. To o tym nie wiedziałem. Dobra, pokażę to za chwilkę. Paste. Chcemy. To jest ten napis, który był na brzegu klawiatury. Ja go mogę w tym momencie wysłać i on trafi do osoby. Mogę go wkleić gdziekolwiek chcę, do edytora tekstu. No mówię, do czegokolwiek sobie tam cokolwiek tam sobie wymyślicie. Ale jest też funkcja text from camera. Uruchamia się kamera i możemy sobie wziąć jakiś tekst, który gdzieś się pojawi. Przykładowo tutaj mam ekran komputerowy, już podświetlił tekst insert. Proszę, znalazł jakiś kc, nie wiem z czego jest to. Kc to była chyba ta ikonka, możemy go sobie wyedytować. Mamy informacje z i 8.6 USB. Co było napisane? Pominął napis, input device na górze, ale no, pierwsza beta uczy się dopiero, więc wybaczam mu takie rzeczy. Powiadomienia zostały przebudowane. W tej chwili są inne. Niestety nie widać tego w tej chwili. Najlepiej to będzie zauważone na iPadzie. One są ciut wyższe, są też grupowane inaczej i bardzo ciekawą funkcją powiadomień będzie to, że będzie można wyciszać powiadomienia. Na przykład pracujemy załóżmy od 9 do 17, przykładowo, tak? W tym przedziale czasu nasze powiadomienia. Możemy zdefiniować precyzyjnie, na przykład jakieś SMS-y albo powiadomienia z jakiejś aplikacji z YouTube'a będą wyciszone i po godzinie 17 dostaniemy zbiorcze podsumowanie powiadomień, które dostaliśmy od najważniejszych do najmniej istotnych. Nie wiem jeszcze, jak to będzie działało, ale jestem ciekawy. Będzie też możliwość mutowania pewnych serii powiadomień. Więc jak ktoś zaczyna nam nas spamować, na przykład, to iOS automatycznie wykryje, że tutaj zaczyna się pojawiać dużo powiadomień. Zapyta się nas, czy chcemy dany wątek powiadomień wymutować na jakiś czas i go wyciszyć, żeby nam nie przeszkadzał. W Wolecie pojawią się cyfrowe klucze. Ja tu w Wolecie chyba jeszcze nic nie mam. W tym miejscu, po pierwsze w ogóle można dodawać w tej chwili jakieś różne karty, nie jedna po, po jednej, takie jak było wcześniej, tylko grupowo można kilka kart dodać, to jest fajne. Oczywiście są tu karty kredytowe i tak dalej. W Stanach będą już prawa jazdy, w Polsce być może wkrótce pojawi się dowód osobisty, jak tam unijne przepisy przejdą. Mnie najbardziej ciekawi to, że będą tutaj klucze. O cyfrowych kluczach Digital Car Key już o tym wiemy. Pisałem już o tym artykuł, jest na stronie amaxin.pl. Będą też cyfrowe klucze do naszych domów, mieszkań, i tak dalej. Na to czekam, to będzie bardzo ciekawe. Z takich miejscnych rzeczy, jeżeli korzystacie, nie korzy jeżeli nie korzystacie z OnePassword, na przykład albo innych managerów haseł i korzystacie z iCloud Keychain który robi to samo, to on w tej chwili zyskał funkcję generowania kodów 2FA, czyli nie trzeba będzie korzystać z takich aplikacji jak Google Authenticator czy Authy czy tym podobne rzeczy. Najbardziej jestem chyba zafascynowany aplikacją weather, bo jest tutaj coraz więcej informacji, są coraz bardziej szczegółowe. W niektórych krajach będzie nawet godzinowe podejrzenie opadów, czyli jak coś zacznie padać, to będziemy o tym wiedzieli. Tutaj mamy informację, że 5,8 mm deszczu jest spodziewane w sobotę dopiero. Oczywiście w weekend będzie padał deszcz, no bo dlaczego nie? Tutaj mamy wiatr, mamy coraz więcej, także zakup Dark Weather. Tutaj zresztą widać dalej Weather Channel, ale yy, przepraszam, nie Dark Weather, Dark Sky. A po zeszłym roku kupiłem Dark Sky i widać, że zaczyna to procentować. Mamy coraz więcej informacji, mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Zmieniły się też mapy. Są w tej chwili ponoć ciekawsze. Mamy mapy dla kierowców. Zobaczmy, jak to wygląda w przypadku Autostrad. Tutaj mamy skrzyżowanie. Jesteśmy oczywiście w Polsce, więc spodziewam się, że to nie będzie takie fajne jak w Stanach Zjednoczonych. Mamy również tryb transportu publicznego, satelitę oraz explore. Dlatego, że San Francisco będzie najfajniejsze. No niestety, Apple tutaj mm. <tryb> najwięcej rzeczy wprowadza, najwięcej barierów. I. I podejrzewam że tutaj będzie to po prostu najciekawsze szczególnie jak się przyłączymy. W widok 3D. Tak, takie zabawkowe grafiki są genialne strasznie mi się to podoba. Mam tu informację też o pogodzie w dolnym lewym rogu. Wygląda to naprawdę świetnie. Jest też informacja o Wysokości tutaj mamy jakieś budynki pokazane w taki właśnie kartonowy sposób, czyli komiksowe. Możemy oczywiście kąt zmieniać. Drzewa widzimy. Naprawdę mapa po niekoniecznie w Polsce, w innych krajach. Zaczyna to działać rewelacyjnie. Jak się okazuje ten starszy iPhone, z którego, na którym Wam to demonstruję. Nie do końca sobie radzi z wyświetlaniem tego płynnie. Być może przez to, że go równocześnie nagrywam ekran. Więc może to na to wpływać. Zobaczmy, jak wygląda driving. O, i to jest bardzo fajne. Zobaczcie. Tu jest skrzyżowanie. Mamy informacje o tym, ile jest pasów, gdzie są przejścia dla pieszych, jak, jak jest zbudowane to skrzyżowanie. Więc dla kierowców będzie jeszcze lepiej. Dla pieszych również będą wiedzieli, gdzie przejść, gdzie mogą przejść. Widzą, że tu są znaki stopu. Super, to jest naprawdę rewelacyjne. Nie mogę się tego doczekać. Transport publiczny prawdopodobnie również jest trochę lepszy w Stanach niż u nas. O, proszę. Tutaj mamy pokazane różne linie. Wygląda to znacznie lepiej i no. Chciałbym, żeby Warszawa czy też Polska była tak ważna dla Apple jak San Francisco. Ale jeżeli przeprowadzicie się do San Francisco, to chyba nie będziecie żałowali. Pod względem ma, oczywiście. Pod innymi być może też nie. Nie, no wygląda to świetnie, naprawdę wygląda to rewelacyjnie także mapy na duży plus w Stanach one już są przez wielu lepsze i precyzyjniejsze niż Google więc Apple widać mocno tutaj przed obszodu i zobaczymy co z tego wyjdzie jak już zaczną ogarniać Europę szczególnie że w tej chwili samochody Google krążą po Polsce bardzo ważne nowości też pojawiły się na iPadzie mianowicie najistotniejsze chyba są w kwestii multitaskingu i klawiatury oraz trackpada po pierwsze. Tutaj widzicie na dole jest tak zwana półka, czyli miejsce, w którym możemy sobie zapamiętać różne stany naszej aplikacji, czy też okna. Na przykład w przypadku safari to, to, to będą okna nasze, czyli możemy mieć kilka okien tutaj. I do tej półki dochodzi się w ten sposób, że klikamy tutaj na te trzy kropeczki na górze. Te trzy kropeczki mają również dodatkową funkcję uproszczenia na multitaskingu, czyli jeżeli chcemy mieć pliki po prawej stronie ekranu jako wąską aplikację albo jako zajmującą połowę ekranu, to wystarczy kliknąć któryś z tych dwóch przycisków. Ta aplikacja odjedzie na bok jak widać, ten multitasking naprawdę nie jest idealny. Po prostu są, są różne dziwne rzeczy, raz to działa lepiej, raz gorzej i ja nie jestem przekonany do końca do tego, jak Apple to rozwiązuje, ale jest lepiej. Na górze mamy nawet wskaźnik aktywnej aplikacji. Zwróćcie uwagę tutaj w, prawym, w górnej części ekranu: te trzy kropeczki. Jeżeli gdzieś się przyłączymy, to mamy takie podświetlenie sygnalizujące, że to jest w danym momencie aktywna aplikacja. Co ciekawe, jeżeli jesteśmy w. Tutaj mamy po boku jeszcze nasze aplikacje w bocznym pasku, ale przykładowo, jeżeli chciałbym Twittera połączyć sobie z Safari, bo. Twituję o czymś, to mogę sobie po prostu przenieść te dwie aplikacje, połączyć je i je mam w tej chwili tutaj w tym miejscu. Działa to zaskakująco dobrze. Można oczywiście tym paskiem, co był tutaj wcześniej, również przesuwać, zmieniać proporcje. Jest to trochę fajniejsze, jak mam iPada 12.9 cala, bo ona na więcej pozwala. Oczywiście są w tej chwili widgety na ekranie stałe możemy je sobie dodawać, jest tego naprawdę sporo, sporo ciekawych rzeczy się tutaj pojawia. Nasze zdjęcia, zegary, najprzeróżniejsze funkcje. To, czego tutaj nam aplikacja nie zaproponuje, możemy znaleźć z boku. Przykładowo możemy sobie tutaj, na przykład chciałbym taki zegar mieć dodatkowy, są różne rozmiary, różne wersje. Apple w tej chwili zrobiło też jeden taki super duży widget. Zaraz Wam pokażę. To na przykładzie pogody chyba będzie dobra opcja, bo jest taki maluteńki, średni, duży i nie ma bardzo dużego. Która aplikacja miała? TV miała chyba. Średni, znaczy mały, średni, duży, bardzo duży. Bardzo duży jest naprawdę bardzo duży. Zajmuje szerokość aż czterech aplikacji. Więc jeśli chcecie coś takiego mieć, proszę bardzo, nie ma problemu. Teraz możecie. Także to są miłe zmiany dla iPada, szczególnie jeśli chodzi o gesty, o te wszystkie rzeczy zarządzania. Tym możemy wszystko oczywiście palcem nadal obsługiwać. Bardzo miłym dodatkiem jest lubka, czyli... Jeżeli mamy klawiaturę, mamy wskaźnik, to nie ma problemu. Tak można bardzo łatwo, kursor możemy wśród tekstu bardzo łatwo poruszyć. Jakiś czasem temu jednak lupka zniknęła. W tej chwili ta lupka wróciła. Możemy precyzyjnie podejrzeć, gdzie ustawiamy nasz kursor palcem. Także to jest super. To mnie bardzo cieszy, że to dodali. Pomimo tego, że iPado OSA poprawili, to niestety muszę wyśmiać ten system operacyjny. Jest mi bardzo przykro. Przypomnę, że widgety tu z boku nadal się pojawiają. Jak widać są jakieś bugi, bo tutaj, a może tak ma być, iPad OSA niestety muszę wyśmiać. Nadal, pomimo że wprowadzili dużo zmian, dużo dobrych zmian, no to są rzeczy, które były potrzebne. Na aplikacja pliki, na przykład jak teraz kopiujemy coś, ma pasek postępu, co jest niesamowite. Dwunastoletni system operacyjny w końcu dali pasek postępu podczas kopiowania plików. Bardzo fajna rzecz. Niestety, nadal nie mamy żadnych poważnych aplikacji na to, w sensie tych tych aplikacji pro od Apple. A. Nie ma Logic. Nie ma Final Cut Pro, nie ma paru innych rzeczy, nie ma Xcode'a. Jest co prawda możliwość tworzenia i kompilowania aplikacji i dostarczania ich do App Store za pomocą Swift Playgrounds, co, czyli twórcy będą mogli z niego korzystać, ale będzie to bardzo ograniczone, podejrzewam. Więc no, w praktyce zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie spodziewam się, że będzie to jakieś super duper jak pełny Xcode. No ale mówię, nie ma dalej Final Cut'a, nie ma dalej Logic. Jest za to Ferrite, jest za to LumaFusion. Ja dzisiaj akurat miałem przyjemność edytować nasz podcast Ferrite. Otrzymałem na pełny ekran taką informację: temperatura. Ostrzeżenie: ten iPad musi się schodzić, zanim będziesz mógł z niego korzystać. Na dworze było 24 stopnie. Ja montowałem i to edytowałem, nie, nie, nie eksportowałem go. Podcast Ferrite. I wywaliła taką temperaturę. Ten ekran to nie była wina nawet procesora, tak bardzo. Ten ekran strasznie mocno się grzeje. Generuje bardzo dużo ciepła. Tył komputera robi się wrząco gorący. Może to poprawią trochę w późniejszych wersjach iPad os ale nie sądzę. Myślę, że to jest sprzętowa cecha. No i podejrzewam, że to jest spowodowane tym, że M1 w nim osiąga też wyższą temperaturę i wspólnie z tym ekranem, mimo nawet jak ta M1 nie pracuje zbyt mocno. To po prostu się całość przegrzewa. Więc na 24-stopniowym słońcu nie można, w cieniu oczywiście 24 stopnie, nie można na nim pracować przez dłuższy czas. Z czym Mac sobie poradzi bez problemu? Jako kontra. Nie wiem jak MacBook Air. Nie miałem okazji testować MacBooka Air, który nie ma wentylatora. Być może też nie, nie dałby rady. Szkoda, bo no, ten komputer no, nie jest tak ambitny, jak mógłby być. Ciekawostką jest jeszcze dodanie do doka App Library, więc jeśli chcemy dotrzeć do jakiejś aplikacji, żeby multitasking sobie uruchomić, to mamy ją już w tej chwili bezpośrednio w doku. Oczywiście możemy też przeskrolować do ostatniego ekranu i ona się tam pojawia. To jest funkcja App Library, jest na iPhone, się pojawia w zeszłym roku, więc nic nowego, a dodali to w końcu do iPada. Jest jeszcze Quick Note, czyli możliwość notowania z rogu ekranu jak mamy pensyla pod ręką, możemy sobie tworzyć szybkie notatki odręczne na przykład. To jest całkiem fajna funkcja. Universal Control, to jest akurat połączone z macOS-em to jest także klawiaturą z naszego MacBooka Pro i trackpadem z naszego MacBooka Pro. Musi być to Mac, nie, musi, nie, nie, nie może być to iPad. Możemy kontrolować na przykład iPada albo innego Maca, to jest bardzo fajne. Nie mogę się doczekać, że będę miał okazję przetestować to. No i są jeszcze te funkcje jak Airplay to Mac, czyli z, na przykład możemy z iPada wysyłać obraz do Maca Airplayem i obejrzeć sobie na przykład film. Niestety nadal brakuje bardzo ważnych rzeczy. Czyli jak już wspominałem wcześniej, nie ma tych pro aplikacji, które są tak bardzo potrzebne, bo tak to po co mi ta M1 w tym komputerze. Ale nie ma też paru innych Istotnych rzeczy. Na przykład, jeżeli podepnę tego iPada pod monitor zewnętrzny, może to się pojawi w jakiejś późniejszej becie iPad OS 15, ale w tej chwili, jeżeli go podłączę pod zewnętrzny monitor, żeby móc pracować na dużym ekranie, to po bokach nadal będę miał paski, zakładając, że nie mam monitora, który ma dokładnie rozdzielczość iPada, czy też proporcje ekranu iPada. Będę miał czarne paski po bokach. Nie potrafi wypełnić. Nie potrafi się dostosować. Nie potrafi potraktować tego monitora jako drugi ekran. To są dla systemu operacyjnego, który ma 11-12 prawie lat już, to jest naprawdę niedopuszczalne. W kwestii i bezpieczeństwa i sprawności bardzo fajna jest też funkcja, że taka, że Siri teraz działa on-device, czyli nie musi być połączony z internetem, aby sterować, na przykład naszym Homekitem. Jeszcze jeśli chodzi o Homekita, można Głosowo zlecać mu zadanie na później. Czyli mogę na przykład powiedzieć: Włącz mi światła w biurze o godzinie 19.00. I HomeKit zapamięta to i zrobi to. O godzinie 19.00 zapali mi światła. To jest bardzo miły dodatek. Jeszcze wrócę na moment do klawiatury. Pamiętajcie, jeżeli przytrzymać na jakiejkolwiek fizycznej klawiaturze klawisz Command, to pojawi się taki, takie okienko z informacjami. Zwróćcie uwagę na dole. W tej chwili tutaj się pojawiły takie ciekawe rzeczy. Jeżeli Fairride włączę. Tutaj jest, tych informacji będzie trochę więcej. Nie, nie będzie więcej, ale jeżeli wejdę tutaj do tego pliku, na przykład, tutaj już mi się pojawi więcej. Mam tutaj przede wszystkim skróty klawiszowe i to nie jest jeszcze prawidłowo zagospodarowane, ale zwróćcie uwagę, że są już menu. Są już menu. Być może w innej aplikacji, typu na przykład Safari, będzie tego jeszcze więcej. Tak, tutaj jest to prawidłowo podzielone. Jest plik jest edit, jest widok, jest historia, są bookmarki, okna, inne rzeczy. To jest bardzo fajne. Bardzo miły dodatek. Przypominam, że command H cofa nas do dołu, ale dodano też nowy skrót do multitaskingu. Czyli mamy tutaj app switcher. To jest klawisz globu. Nie wiem, jak to będzie na klawiaturze innej niż Magic Keyboard na przykład. Być może Function trzeba będzie przytrzymać. Nie, nie, na, ten, na tym etapie nie wiem. I możemy na przykład z tym klawiszem Globu przełączać się przez aplikacje, które mieliśmy uruchomione. Jeżeli chcemy do Task Switchera, proszę bardzo, możemy tutaj też nawigować klawiaturą, czyli mogę się przełączyć na Safari, mogę sobie go otworzyć, przełączyć się do notatek itd. Bez konieczności odrywania rąk od klawiatury. To jest bardzo miły dodatek. To mnie akurat cieszy. Na koniec wam jeszcze pokażę, jak wygląda tutaj to San Francisco, to można jakoś schować, proszę bardzo. Jak wygląda to San Francisco w widoku na iPadzie, bo to jest bardzo przyjemne. Jeżeli się odpowiednio blisko zbliżymy, zwróćcie uwagę, pojawia się klawisz 3D. I teraz możemy sobie, tylko nie wiem jak to zrobić. Żeby. Tu możemy się oczywiście obracać, ale nie wiem jak kąt zmienić. Na ekranie mogę, a tutaj to nie działa. Tutaj to jest po prostu przesuwanie. Może trzema palcami nie, czterema palcami nie. Może trzymać i może command. Zobaczmy. Accounting Maps, See all favorites, See all recents. File, New file i tak dalej. No to sporo jest tych opcji. Słyszycie eksplozję, słyszycie driving. Jest coraz więcej skrótów klawiszowych. Zoom in, Snap to North, uh, High 3D map, Go to current location. No fajnie, że takie rzeczy dodają. Uh, Tutaj zresztą San Francisco jest dosyć górzyste, więc o, tutaj będzie lepiej widać, jak bardzo górzyste to jest miasto. O, tu mam jakąś wieżę, no jest to takie zabawkowe wszystko, ale powiem szczerze, że, że, że bardzo, bardzo przyjemne. Tu oczywiście mamy te tryby flyover, to są znane już z innych, starszych wersji map. Możemy sobie te tury porobić, on nas poprowadzi przez to. Ale no mówię, ta, ta nowa odsłona map mi się bardzo podoba. To jest to jest naprawdę super sprawa. Szczególnie w 3D. Tutaj mamy jakieś budynki widać jak duże są. No i wspomniane skrzyżowania i tym podobne miejsca. To jest iPhone 10S z A12 Bionic. Nie wiem, czy widzieliście, jak szybko mapy działały na iPadzie, który ma M1, jak one płynnie działały, pomimo że ekran jest dużo wyższej rozdzielczości i jest to większe, Sprawdzę, czy on się rozgrzał, nie rozgrzał się. Natomiast ten sobie średnio radził. Ja tutaj nagrywam ekran i on się nie rozgrzewa. Robi to super płynnie, jest super snappy, nie ma żadnych klatkujących animacji, gdzie tutaj były, więc tutaj widać przewagę tej M1 -ki. i to jest pierwszy raz, dodam, że to jest pierwszy raz, gdzie zauważyłem rzeczywistą przewagę M1 nad A12. Jak, jak pamiętacie w starszym moim iPadzie mam A12X, i dotychczas nie widziałem różnicy. Tutaj na tych mapach teraz widzę, że on rzeczywiście wykorzystuje tą moc, aby przetworzyć taką ilość danych. No dobra, słuchajcie, to chyba, było na, to chyba by było na tyle. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to dajcie znać oczywiście w komentarzach. Ja lecę na becie i będę testował, robił podsumowania też nowych funkcji w kolejnych betach, więc zapraszam do subskrybowania, jak chcecie takie rzeczy śledzić. Łapki w górę, łapki w dół tradycyjnie. No i co, do zobaczenia. See you.